Cześć widzowie. Jestem Michał, to jest kanoncina Jołów, a dzisiaj na stole nieprzypadkowo jest magazynek do Glocka, dlatego, że chcę opowiedzieć Wam o karabinku, pistolecie, pistolecie maszynowym. No nie, to na pewno nie, bo w semi-auto. Um, czymś, co zwie się w ogólnej terminologii PCC, czyli pistol, pistol Caliber Carbine, czy carbine, w zależności od tego, czy. Używamy e, wymowy angielskiej czy amerykańskiej, e, czyli takim czymś, co e, z punktu widzenia e, formalności jest pistoletem, natomiast e, no, w pewnym sensie przyjrzymy się temu, czy ono może funkcjonować jako pełnoprawny karabin. Chodzi tutaj o karabinek e, Anderson AM9, czyli to jest coś, co z zewnątrz przypomina. E, takiego, no powiedzmy, patrząc na to z zewnątrz, można powiedzieć, że to taki AR, tylko wetknięty jest do niego e, Glockowski magazynek e, od 19. To jest akurat od większego modelu, bo e, jak być może wiecie, nie mam Glocka w 9 i nie planuję na razie takiego posiadać. E, w każdym razie jest to coś, co wygląda jak AR. E, strzela amunicję 9 mm, czyli klasyczną dziewiątką taką jak e, z każdego pistoletu najpopularniejszego czyli takie naboje no i tak naprawdę wzięliśmy go na strzelnicę ponieważ mój kumpel stał się szczęśliwym posiadaczem takiego urządzenia tak jest. żeby zobaczyć jak ono funkcjonuje do niego był dokręcony kolimator z którym to kolimatorem na początku musieliśmy dojść do porządku w takim sensie, że no trzeba było znaleźć zero to znaczy zobaczyć gdzie on gdzie on tak naprawdę trafia bo, bo początkowo te strzały nie wchodziły nam w ogóle w tarcze, ale szybko okazało się, że korektami, tymi, które są na tym urządzeniu, jesteśmy w stanie skutecznie doprowadzić do tego, żeby, żeby te strzały zaczęły nam się pojawiać w tarczach. Przestrzeliwaliśmy go na odległość 100 metrów czyli to jest dystans powiedzmy, że już dosyć spory, jak na amunicję pistoletową. Z jakimi rezultatami, to zaraz sobie to zobaczycie. Natomiast jeszcze trzy słowa o samej konstrukcji. Otóż karabinek działa... Przepraszam, że będę używał tego terminu, dlatego że ja patrząc na niego po prostu nie mogę powiedzieć inaczej, tak? Nie mogę powiedzieć o tym, że to jest pistolet, dlatego że, że no... No dobra, no może jest, ale będę mówił karabinek. W każdym razie, karabinek działa... Na nieco odmiennej zasadzie niż klasycznie ar dlatego że tutaj nie macie w ogóle systemu gazowego. Ten, to urządzenie działa na, na zasadzie odrzutu swobodnego zamka, to znaczy, zamek jest po prostu dużą, ciężką masą, i w tym karabinku, pistolecie można sobie akurat na to pozwolić, dlatego że pistolety w systemie blowback. Na amunicję 9 mm Luger praktycznie nie istnieją, dlatego że to już jest zbyt duża energia, żeby w takim klasycznym, małym e, jednoręcznym pistolecie e, taką energię e, utrzymać, bo ta masa po prostu musiałaby być zbyt wielka. Natomiast tutaj w, tym, w tej aerowej obudowie, nazwijmy to, miejsca jest na tyle dużo, że można spokojnie umieścić ten, tą, tą masę, która no de facto inercyjnie reguluje zamek. Ten zamek nie jest w żaden inny sposób regulowany. To znaczy, tutaj trzon zamka i, i suwadło stanowią jedną całość. Nie ma tego charakterystycznego obrotu y, dla aerów, także wnętrzności tego urządzenia są zupełnie, zupełnie niepodobne do tego, co w aerach. Lower jest oczywiście inny, czyli komoro, komora spustowa. Aper y, wyposażony jest w lufę 9 mm o długości nie pamiętam, po, trochę ponad 200 216. W podpisie napiszę ile mm. Y, no i ma poza tym, dosyć klasycznie umieszczone, tak powiedziałbym, po aerowym. Regulatory, wszystkie manipulatory, czyli e, zrzut zamka, e, bezpiecznik i zrzut magazynka, są powiedzmy w takich miejscach, których intuicyjnie, jeżeli jesteście nawykli do obsługi platformy AR, nie będziecie mieć z tym problemu. Karabinek fabrycznie dostarczany jest z taką. E, nie wiem jak to się nazywa. No jest tylko taka ta, ta tuba, buffer tube, tak zwany jest po prostu obudowany taką rurką obłą. E, I ona właściwie no, nie może pełnić funkcji kolby ani m, żadnego wsparcia, choć może jak się ktoś uprze. Natomiast, oczywiście, w zestawie jest dostarczana e, rurka bufora, taka normalna, na którą możecie założyć. E, Aerową kolbę w takim standardzie jak na przykład ten adapter, po prostu ta rurka się tutaj wsuwa. To jest akurat część, którą ja fabrykuję do mojego Sara, ale działa to dokładnie tak samo. Czyli możecie na Andersona założyć po prostu klasyczną aerową kolbę, co też mój kumpel niezwłocznie po zakupie zrobił. No i rozpoczęliśmy strzelanie z niego. Po przestrzelaniu go okazało się, że trafienie powiedzmy w tarczę NT-23 czyli czyli w tego zielonego żołnierzyka z żółtą chustką umieszczenie grupy strzałów w tym polu w tym żółtym polu tam gdzie ma chustkę na głowie nie jest absolutnie żadnym problemem co uważam, że jak na amunicję pistoletową na dystans 100 metrów jest naprawdę fajnym rezultatem, to jest powtarzalne. Być może częściowo jest to zaleta kolimatora. Ten karabinek nie ma fabrycznie żadnych przyrządów, także albo może, musicie sobie założyć tam przyrządy takie składane. Jakieś mechaniczne albo, albo stałe, jeżeli ktoś sobie życzy. Natomiast wydaje mi się, że chyba w tej konfiguracji kolimator bez, bez powiększenia, czyli, czyli jednokrotny, wydaje się chyba najbardziej sensownym wyborem. No i tak jak widzicie, tutaj rezultaty tego strzelania były bardzo dobre. Czyli po, po doprowadzeniu zera, to wszystko powtarzalnie wraca na miejsce. Można mieć być może lekkie zastrzelanie. Do mechanizmu spustowego. On jest klasyczny, taki powiedziałbym, zachowuje się bardzo podobnie jak w militarnych aerach, czy, czy w tych aerach takich zdolnej półki, które Kopiują ten, ten spec taki podstawowy. Dosyć długi skok, długi reset. On jest oczywiście nieco chropowaty, ale to akurat powiedzmy przy pierwszych 200 sztukach, no to powierzchnie zaczepu i kurka muszą się nieco dotrzeć, więc nie wymagajmy zbyt wiele. Także spust jak spust. Pozostałe elementy manipulacyjne tego karabinka nie sprawiają absolutnie żadnych problemów. Fajny, powiększony w stosunku do Aerów, ta paletka, taka do zwalniania magazynka, aczkolwiek magazynek, no, mi przynajmniej podczas, podczas strzelania, zdarzało się, że nie wysuwał się całkowicie swobodnie z, z tego lejka. Musiałem mu trochę pomóc. Być może jest to kwestia tego, że pistolet, karabinek jest nowy i, i trzeba dać mu trochę popracować. Także tak jak widzicie, Anderson AM9, czyli Coś, co wygląda jak AR w kalibrze 9 mm, jest jeszcze jedna rzecz, o której na koniec chcę powiedzieć, mianowicie jak z punktu energetycznego widzenia ma się to do strzelania amunicją 9 mm. Otóż ona oczywiście balistycznie nie jest doskonałym tworem, no bo powiedzmy, porównując ją z balistyką jakiegoś tam szukam na biurku jakiegoś naboju, powiedzmy karabinowego akurat. Czyli mamy tutaj taki no, balistycznie dużo bardziej korzystny kształt. No to amunicja pistoletowa wiadomo, że na jakieś wielkie dystanse nam nie będzie latała. No, natomiast jedną rzeczą, którą trzeba wziąć pod uwagę, jest zwiększona energia pocisku, ponieważ te pociski typowo z broni krótkiej, z typowej długości lub wylatują gdzieś tam z prędkościami. 330-340 metrów na sekundę. Natomiast w przypadku Andersona e, zmierzyliśmy sobie to labradarem e, i prędkości wylotowe oscylują w granicach 375-380 metrów na sekundę. Więc e, to nie jest tak zupełnie, że to jest e, taki lightowy pociski i trafienie jakiegoś celu, który, no mówiąc krótko, pragniemy zniszczyć, będzie zupełnie nieskuteczne, dlatego że ta dłuższa lufa zapewnia tutaj rozpędzenie go do odpowiednio wyższych prędkości. To jest jeszcze uwaga dla kolegów, którzy ewentualnie elaborowaliby amunicję pod taki karabinek, ponieważ stosując odpowiednio dobrany proch nieco wolniej palący się niż w pistolecie, jesteśmy w stanie w pełni wykorzystać długo gostei do ferro. I napędzić ten, ten pocisk do maksymalnej możliwej prędkości, co właściwie nie będzie możliwe przy użyciu takiej standardowej pudełkowej amunicji. W związku z czym tutaj ta kombinacja, możliwość samodzielnej elaboracji amunicji i posiadanie takiego PCC w kalibrze 9 mm z dłuższą lufą bardzo ładnie się wzajemnie uzupełnia, bo, bo po prostu można maksimum efektywności z takiego zestawu wyciągnąć. Tak jak widzicie, wygląda. To tak, jak wygląda. E, czy jest to w stanie w pełni zastąpić karabinek e, taki aerowy? E, ja nie jestem do końca przekonany. Ja byłem, prawdę mówiąc, uprzedzony nieco do, e, do tego rodzaju produktów, ale powiedzmy, że się trochę przekonałem, ponieważ e, no naprawdę nie strzela się z tego źle. Odrzut jest minimalny. Celność do tych 100 metrów jest bardzo dobra. E, portatywność, bo to jest krótkie. E, nie można, co prawda, tej kolby złożyć, ponieważ, pomimo zmienionej konstrukcji e, w tubie bufora. Wciąż jest sprężyna, natomiast ogólnie konstrukcja jest no dosyć zwarta i, i jest po prostu łatwo przenośna. Także tak wygląda Anderson AM9. Jeżeli komuś przyszłoby do głowy posiadanie tego typu pistoletu, karabinka, one kosztują nieco ponad 5000 zł, jeśli jeszcze gdzieś są, ponieważ zdaje się, że w tej chwili wszystko wysprzedaje się po prostu jak szalone. Tyle w tym odcinku. Pozdrawiam, cześć.